Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z dwunastu imieniem Judasz, Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników, Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień przeszników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy. On odrzekł, idźcie do miasta do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi czas mu jest bliski. U Ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli rzekł zaprawdę powiadam was, jeden z was mnie. Wyda. Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz Biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja, rabbi? Odpowiedział mu: Tak, ty. Oto Słowo Pańskie. Duchu Święty natchnij nas, miłości Boża, ogarnij nas. Po właściwej drodze prowadź nas, Duchu Święty. Mariu, Matko Jezusa, spójrz na nas. Z Jezusem błogosław nas. Od wszelkiego zła, od wszelkiego niebezpieczeństwa, od wszelkiego złudzenia zachowaj nas. Maria, Maria, Mala, Shalom, 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 Ta Shalom, którą przed chwilą wypowiedziałem, to jest modlitwa Shalom, Miriam od pana Jezusa Okrzyżowanego, stygmatyczki z Palestyny. Jest też patronką tej pustelni, tego domu naszej wspólnoty, która żyła w głębokim zjednoczeniu z Bogiem, szczególnie miała nabożeństwo do Ducha Świętego nazywała Ducha Świętego niebieską gołębicą, ognistą gołębicą. Duch Święty, więc też otwiera przed nią sekrety Pisma Świętego. Dlatego też mam taką nadzieję, że za jej stawiennictwem będziemy mogli Pismo Święte poznawać do głębi, że Słowo Boże będzie dla nas w pełni dostępne i nasze serca w pełni otwarte. Kolejny Fragment z księgi proroka Izajasza, już trzecia pieśń sługi Jachwe, sługi Bożego. Jutro będzie czwarta, ostatnia. Te cztery pieśni z księgi Izajasza, z księgi prorockiej, są tekstami pasyjnymi, zapowiadającymi osobę pana Jezusa, Mesjasza. Jako tego, który będzie mesjaszem cierpiącym, odrzuconym, prześladowanym, na wzór wielu innych proroków, że będzie obdarzony szczególnymi darami, szczególnie charyzmatem głoszenia słowa. Pan obdarzył mnie językiem wymownym, bym umiał pomóc tuzonemu krzepiącym słowem. Wiemy, że Pan Jezus miał taki dar od Ducha Świętego. Język wymowny, krzepiące słowo, którym pokrzepiał zranione serca, przynosił im nadzieję, ocalenie, życie. Język wymowny, czyli taki, który dociera do słuchacza. Wiemy, że przy Panu Jezusie byli różni ludzie, i bardzo wykształceni, jak na tamte czasy. I zupełnie ci, którzy nie, nie potrafili właściwie nic, niewiele wiedzieli, słowo Boże, język wymowny, którym był obdarzony Pan, docierał do wszystkich. Dlatego dzisiejsze słowo też dociera do wszystkich. Nas, którzy słuchamy tej dzisiejszej nauki Pana, Pan chce pokrzepić Twoją duszę. Chcę pokazać Tobie, że On przyjął wszystkie razy udręki, cierpienia za Ciebie w czasie męki, bo ten fragment właśnie mówi o tym, że został Pan Jezus poddany strasznej, strasznym torturom, z wyrywaniu brody, biciu po policzkach, uderzaniu w plecy Pana Jezusa. Pan Jezus nie zasłania swoją twarz, jest opluwany to wszystko dokonało się w czasie męki naszego Pana, więc Chrystus to przyjął za nas, za Ciebie i za mnie, aby nas ocalić. On wszystkie te ataki zła wziął na siebie. Więc chwała naszemu Panu za to, że podjął tą mękę, żeby mnie uchronić od męki wieczystej. Został zraniony, żeby uleczyć wszystkie moje rany przyjął krzyż, który mi się należał. Chociaż ja mam mieć udział w krzyżu Pana Jezusa, ale w cząstce. Przecież nie, każdy z nas nie bierze w całości tego krzyża, który Pan Jezus przeżywał. Tylko cząstkę tego. Każdy z nas ma cząstkę krzyża naszego Pana. Udział w Jego męce. Żebyśmy mogli być do Niego podobnymi, Jego uczniami, to tak musi być. Kto nie bierze tego krzyża, tej cząstki, męki Pana Jezusa na siebie, nie doświadcza jej w swoim życiu, nie jednoczy się z Chrystusem Krzyżowanym, to nie może być Jego dzieckiem, Jego uczniem, nie może być Jego przyjacielem, Jego bratem i siostrą. I Ewangelia, która jest kontynuacją Ewangelii poprzednich, szczególnie tej, która była wczoraj, Pan Jezus wczoraj zapowiadał, Zdradę Judasza i zaparcie się Piotra. A dzisiaj są podobne właśnie słowa, ale mówiące też więcej szczegółów na temat Judasza. Że Judasz wiedział, że Sanhedry podjął taką decyzję, żeby zabić Pana Jezusa i że ktokolwiek też będzie wiedział, gdzie jest Pan, gdzie, jest, gdzie przebywa obecnie, o jego miejscu przebywania zamieszkania, żeby o tym doniósł. E, więc znał e, e, tą decyzję arcykapłanów, uczonych, starszych i w pełni się temu podporządkował, czyli takie posłuszeństwo władzy zwierzchniej, władzy religijno-politycznej, społecznej. Sanhedryn taką władzę sprawował. E, ustawodawczą, wy, wykonawczą, Abyśmy dzisiaj też to powiedzieli, chociaż ostatecznie podlegali Piłatowi, i, i również przez to Rzymowi. Więc był posłuszny. I co się stało, z, z, właśnie pod wpływem tego, że był posłuszny, właśnie, ale tym, tym władzom, a nie panu Jezusowi, doprowadziło to do wielkiej tragedii. Dlatego, jak ważne jest, żeby uważać, komu jesteśmy posłuszni, bo niektórzy mogą to wykorzystywać. Na swoich celów, żeby nas sobie podporządkować, to może nawet sprowadzić do tragedii. Więc przede wszystkim mamy słuchać i we wszystkim być posłusznymi Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Tak jak usłyszeliśmy antefona na wejście, była, że wszystko y, uklęknie, każde kolano się zegnie przed Panem, i każdy język wyzna: Jezus jest Panem, głuchalę Boga Ojca. Więc On jest naszym Panem. Trzeba jemu być posłusznymi, jemu poddanymi, jego trzeba przede wszystkim słuchać. A innych o tyle, ile są poddani Panu Jezusowi. Jeżeli nie są poddani Bogu, nawet wymagają od nas rzeczy niezgodnych z nauką Pana, z przykazaniami, nawet wymagają od nas rzeczy złych, nie wolno nam się temu podporządkować, nawet jeżeli byliby jakimiś tam szefami, przełożonymi. Władcami, urzędnikami. Więc Judasz, no właśnie, był według prawa, według tych nakazów posłuszny. Dlatego powiedział: Tak, wiem mniej więcej, gdzie on teraz jest, dam wam znać. Dajcie mi tylko pieniądze. Nawet od razu zapytał: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? To znaczy, że chciał to zrobić interesownie. Powiedział, wiem gdzie on jest, tam jest, pójdźcie, pojmijcie go. Tylko, że chciał jeszcze za, zarobić sobie na tym, jeszcze. Oni nie obiecali, że ktoś dostanie za to pieniądze, kiedy doniesie, ale on chciał sobie na panu Jezusie zarobić. I to tak kiepsko za, chciał zarobić, bo 30 srebrników to naprawdę no, marne pieniądze. To tak jak dzisiaj byśmy porównali, taka. Tak, jak ludzie zarabiają mniej więcej, gdzieś tak, tak, taka najniższa, krajowa, teraz jest już około 2000, no to takie dwa tysiące. Czyli naprawdę niewiele chciał za sprzedaż Pana Jezusa. Więc to właśnie to jest pierwsza część dzisiejszej Ewangelii, a druga. Uczniowie e, troszczą się o paskę. Panie, przecież już niedługo będzie spożywanie paski, będzie święto, a Ty nam nic nie mówisz. Gdzie mamy to święto przeżywać? I, e, I u kogo? Byli trochę tacy zaniepokojeni. E, I dopiero na to pytanie e, Paniś odpowiedział: Oczywiście spożywamy paskę w Jerozolimie. E, u człowieka, który jest naszym przyjacielem, jest moim uczniem. Pójdziecie do niego i powiecie, że chce u niego spożyć paskę sala na górze. Prawdopodobnie to był dom Marka, późniejszego ewangelisty i dom jego matki, dom jego rodziny. Prawdopodobnie tak też według tradycji możemy to zinterpretować, że tak było. Więc to był ktoś, kto, kto miłował Jezusa. Więc z jednej strony na pewno był ten człowiek zaskoczony, że Pan Jezus chce z uczniami spożycił Niego paskę, bo wcześniej nie słyszał od Pana takiej zapowiedzi, takiej prośby, ale na pewno się z drugiej strony bardzo ucieszył. Na pewno też gdzieś tam dalej, nie wprost z Panem Jezusem bezpośrednio, ale gdzieś tam może w innej komnacie, z innymi uczniami, był jeszcze właśnie ten człowiek czy była Maria, czy była Maria Magdalena, tak? Według też objawień m.in. Katarzyny Merich tak to wyglądało, że, że oni tam byli trochę dalej, w innych komnatach, ale w jedności z Panem Jezusem, z apostołami. E, więc e, przygotowali i Widzimy tutaj też ubóstwo Pana Jezusa, że Pan Jezus, jaki był też ubogi, ale także wolny. On nie był związany z jakimś miejscem, z jakimiś rzeczami. On, on, mógł być, on wszędzie mógł być i wszędzie mógł głosić Ojca i być zjednoczonym z Ojcem. Ale z woli Ojca chciał, żeby właśnie ta Uczta Paschalna była właśnie tam. I wieczorem już było przygotowane, już z, zaczęła się Uczta Paschalna e, czyli ostatnia wieczerza Starego Testamentu, a pierwsza Nowego Testamentu czyli została zakończona Stara Pascha. A początek nowej paschy, czyli poprzez ciało i krew Pana Jezusa, poprzez Eucharystię. I tutaj od razu słyszymy słowa Pana, pełne bólu, pełne smutku. Jeden z Was mnie wyda, zaprawdę, powiadam Wam, czyli to jest prawda. Wiem, że jest człowiek, który już mnie tak naprawdę zdradził wewnętrznie. Ale niedługo się dokona także również to fizycznie, to znaczy przyjdzie na czele z która mnie pojmie, która mnie uwięzi. <laughs> Więc oni udręczani, zasmuceni na początku wieczerzy, ta wieczerza była dla nich z jednej strony wielką radością, bo bardzo miłowali swojego Pana, Jezusa, swojego mistrza, byli z Nim szczęśliwi, a z drugiej strony polali nad tym, co mówi. I serce było udręczone, cierpiące, bo widzieli, że serce ich mistrza jest pełne bólu. No dodatek jeszcze ktoś chce zdradzić Pana. I pytają się chyba nie ja, Panie, powiedz kto? Jeżeli ja, to to może nawet moje ja takie sugestie, to mnie, Panie, przepędź, to mi jeżeli mam, miałbym cię zdradzić, to mi ukasz od razu, albo właśnie e, powiedz mi mocne słowo, może, albo uratuj mnie, przebacz mi, jeżeli coś takiego gdzieś tam było, w moim sercu. Tak możemy też te słowa interpretować. Panie, jestem rzeczywiście sam z siebie gotowy wszystko zrobić, co najgorsze, względem nawet Ciebie, dlatego nie opuszczaj mnie. Okaż mi swoją miłość i miłosierdzie. Przebacz mi, Panie, wszystko. Więc oni z takim bólem mówili, no na pewno przecież wiemy, że byli grzesznikami, więc wiemy, że też Pan im wszystko przebaczył na początku wieczerzy, kiedy umył im nogi, stopy. To też było takie oczyszczenie duchowe z grzechów, z grzechów lekkich, bo wszyscy oprócz oczywiście Judasza nie mieli grzechów ciężkich. Judasz trwał w grzechu ciężkim, już trwał w nim: grzechu wydania pana Jezusa na śmierć, poprzez wydanie go arcykapłanom uczonym starszym. I Penis mówi też takie słowa właśnie, że ten, kto zanurza rękę w misie, jak to było też wczoraj wspomniane w czasie uczty, też spożywano chleb mocząc go w wodzie, tak żeby łatwiej też było spożywać i też nawijać właśnie swoje usta, swoje ciało w taki sposób też, żeby właśnie też spożywać ten chleb w taki sposób, żeby nie był właśnie sam, sam chlup, suchy chleb i i właśnie korzystano z tego, że właśnie był jakiś też dzban właśnie z wodą. No i tam każdy mógł ten chleb zanurzyć, więc dlatego Pani służyła takie słowa ze mną zanurzył, zanurzył rękę w misie. A może nawet było tak dosłownie, że włożył swoją dłoń do czy misy właśnie, czy, czy dzbanu, to, to wskazuje raczej, że to jednak mogła być właśnie misa z wodą i że właśnie. W tym momencie, kiedy wyciągnął rękę i udasz, może Pan jest też wyciągnął, żeby pokazać tak symbolicznie, wiem, to jesteś Ty. To Ty zanurzasz rękę w misie z wodą. Eee... <laughs> Chleb. Eee, więc zanurzasz Ty i ja. Chcę Ci dać jeszcze szansę. Chcę Cię jeszcze uratować. Ale musisz się opamiętać. Chcę Cię zanurzać w wodach miłosierdzia. Spożyłeś moje ciało, bo już wtedy byli po Eucharystii w sposób świętokradczy. Czyli ktoś jest w stanie grzechu, to, to dodatkowo jeszcze grzech, kiedy przyjmuje Pana w takim stanie. Więc grzech świętokradztwa to jest taki grzech Judaszowy. I wiele osób sobie z tego zdaje sprawę. To jest taki grzech Judasza, w który człowiek wchodzi. Naśladuje właśnie Judasza przez to więc i Pan Jest mówi takie słowa, biada temu człowiekowi lepiej, żeby się nie narodził. Wprawdzie Pismo Święte mówi, że Pan będzie wydany i to przez tego, który będzie należał do grona jego najbliższych, bo o tym mówią niektóre z psalmów Dawidowych. Ale mówi lepiej, tak jakby chciał pokazać Judaszu, tak, tak przez te różne takie tajemnicze słowa i gesty, naprawdę lepiej, żeby się nie narodził. Lepiej, żeby cię tutaj nie było. Bo to, co robisz, jest przerażające i straszne. To jest gorsze niż bunt szatana. To, co zrobił Judasz, było gorsze, trzeba powtórzyć tak. Od buntu złego ducha diabła. I ten z taką arogancją, z taką pychą, Butą mówi. Czyżby, czyżby Jarabich? Z takim pokpiewaniem, szyderstwem. Ale Jezus powiedział staną, stanowczością. Na pewno tego inni nie słyszeli, bo przy nim to dyskretnie. A tak, żeby go poruszyć, strząsnąć jego duszę. Tak, Ty. To jesteś Ty. Ty mnie wydasz. Wiem o Tobie wszystko. Dlatego Pan Jezus Chrystus chce nas zachować o takiej postawy Judasza dlatego nie zasmucajmy naszego Pana, nie sprawiajmy Mu dodatkowego bólu, bądźmy wierni naszemu Panu. Jeżeli wcześniej Go zdradzaliśmy, zapieraliśmy się Go, sprzedawaliśmy Go za 30 srebrników, przestańmy to czynić. W różny sposób to mogliśmy czynić, nie? Wiadomo, nie wprost. Że, że ktoś Pan Jezus się zapierał wprost, czy, go, czy mu bluźnił wobec innych, Prośmy Chrystusa, żeby dał nam łaskę tej wiernej miłości, takiego, takiej skruchy, takiego żalu z miłości, takiego pragnienia, żeby być przy Panu, zanurzać rękę w Jego misie i zawsze być Mu wiernym, zawsze całować Jego zranione stopy, Jego dłonie, Jego serce zranione. Żeby być jak Jan, najpiękniejsza postawa z tych wszystkich uczniów, najszlachetniejsza to postawa Jana. Jan przy piersi Jezusa, czyli przy Jego sercu. Najwięcej od Pana otrzymał Jan, zanurzał na pewno rękę swoją też w misie z wodą. Tak jak razem z Panem. Wszystko chciał czynić z Panem. Naśladował Pana Jezusa we wszystkim. Był podobny do Pana Jezusa. Myśmy by mogli też powiedzieć, że był taką trochę odbitką Pana Jezusa, takim bratem bliźniakiem Pana Jezusa. Tak się do Pan Jezusu podobnił, e, właśnie w, w czystości, świętości, pokorze, w miłości do Boga Ojca, do Maryi, do braci. E, w takiej zażyłej relacji był z Panem. Do tego Chrystus nas powołuje, wzywa, takiej zażyłości, takiej przyjaźni, takiej bliskości. E, Pan Jezus powiedział w świętej Faustynie, że to, co ona doświadcza tutaj to większość doświadcza, doświadczać będzie dopiero tego w niebie, albo prawie wszyscy, ci, którzy zasłużą na to, żeby być w niebie, a ona doświadczała, tego kosztowała już tutaj na ziemi. Więc niektórzy są do tego powołani, niektóre dusze na ziemi, w której żyjemy, nie jest, żeby służyć jakimś panom tego świata, jakimś rzeczom, jakimś sprawom, nie, żeby się bać. Tych, którzy nas znowu gdzieś tam mniej czy bardziej zastraszają pod różnym względem. Teraz, teraz właśnie akurat jest ten obłęd, który, w którym ludzie znowu jeszcze bardziej widzę, wchodzą, jeszcze bardziej się lękają. Więc do tego powołuje Pan nas. Dlatego tu jesteśmy: takiej zażyłości, nie do lęku, nie do strachów. I żebyśmy innym przenosili pokój Jezusa uspokojali, pocieszali. Jak było na początku tego pierwszego czytania? Język wymowny, krzepiące słowo. Módlmy się, żeby Pan dał nam taki, taki język wymowny. Taki dar krzepiącego słowa dla naszych zranionych braci i sióstr. Sami czerpiąc w opicie błogosławieństwo i łaski i dary od naszego Pana. Naśladując Jana. Naśladujmy Jana. Naśladuj Jana. Bo On Cię wybrał. On Cię powołał. On Cię umiłował. I tego już nie zmieni.